Jestem w Sosnowcu na ulicy Staszica. Dojeżdżam do takiego fajnego miejsca trzech skrzyżowań. Skrzyżowanie z ulicą Okrzei, następnie z ulicą Piotrkowską i później z ulicą Chemiczną za przejazdem kolejowym. Jest to rejon takiej bardzo ciekawej pętli tramwajowej. Mam właśnie czerwone światło, też właśnie w tym momencie będzie tutaj zawracał tramwaj. Tramwaj zawraca tutaj, wykorzystując wsteczny bieg, jeżeli takowy w tramwaju występuje. Chyba tak, skoro jeździ do tyłu. Taka widzimy pętelka, teraz tramwaj tyłem cofuje się na swój tor i dopiero podstawi się na przystanek. Światło czerwone nam zgasło, czyli możemy jechać. Może tutaj także być sytuacja, że to dyspozytor z tramwajów będzie tutaj kierował ruchem. A ja właśnie minąłem skrzyżowanie z ulicą Okrzei. Teraz dojeżdżam do skrzyżowania z ulicą Piotrkowską, gdzie skręcam w lewo na przejazd kolejowy. Także przede mną kolejne minuty oczekiwania na możliwość dalszej jazdy. Nie wiem, często tutaj oczekuje się nawet kilkanaście minut. Szczególnie uciążliwe jest to przede wszystkim dla tych kierujących z drugiej strony, będących z drugiej strony przejazdu niż ja teraz. Tam szczególnie duży ruch z kierunku od Będzina, od elektrociepłowni, spod Pałacu Schoena. I wreszcie po kilku minutach oczekiwania będziemy mogli ruszyć, oczywiście wraz z gaśnięciem czerwonego światła. Jedziemy tak jak droga z pierwszeństwem, czyli w lewo. Mimo wszystko cały czas się upewniam. Widzimy dość duży ruch. Kilka minut zamkniętego przejazdu. Staram się, żeby teraz nie wyprzedzić rowerzysty na przejściu. I jestem na ulicy Chemicznej jadę w kierunku Pogoń. Ulicą Chemiczną pojadę teraz prosto, czyli będę zjeżdżał z drogi z pierwszeństwem i będę ustępował tylko pojazdom, które zjeżdżają z przejazdu kolejowego. Z ulicy Chemicznej będę teraz skręcał w lewo na przejazd kolejowy. Myślę, że jest to jeden z trudniejszych tutaj kierunków do pokonania. Ustępować tutaj musimy zarówno pojazdom z przeciwka, pojazdom z lewej, jak i pojazdom tutaj z prawej strony, które wyjeżdżają z tej uliczki tutaj z osiedla. Wjeżdżam na przejazd. Oczywiście muszę się upewnić, że tutaj nic mi nie jedzie. I skręcę teraz w lewo w ulicę Piotrkowską. Muszę ustąpić pojazdom, które mogłyby nadjechać z mojej prawej strony. Wolna droga. Jesteśmy na ulicy Piotrkowskiej. Jedziemy z powrotem w kierunku Będzina. Jestem na ulicy Piotrkowskiej, z której będę skręcał znowuż w lewo w Staszica, następnie w Okrzei. Będę jechał na wprost tak naprawdę. Wstępuję pojazdom zjeżdżającym z przejazdu i z mojej lewej strony, czy też z naprzeciwka. No i teraz się przemieszczam po tej trójkątnej pętli i tutaj za wysepką dopiero mogę wykonać skręt w lewo w ulicę Okrzei. Uważamy tutaj także na to torowisko, szczególnie w warunkach zimowych oraz po deszczu, żeby się tutaj nie ślizgnąć. No i oczywiście także podjazd pod górę, przejście dla pieszych koło szkoły, a następnie ograniczenie do 30 km/h wraz z progami zwalniającymi. Jestem na ulicy Okrzei, wjeżdżam z dół, już widzimy znak ostrzegający o tramwaju. Będę tutaj skręcał w lewo w ulicę Staszica. Muszę ustąpić pojazdom z prawej oraz z lewej. Z lewej nieco pojazdy niewidoczne, wyjeżdżają bowiem z za lekkiego łuku. Po skręcie jadę tak, aby nie jechać po torowisku tramwajowym. Jest tutaj na tyle dużo miejsca, że nie muszę na to torowisko najeżdżać, aby spokojnie, bezpiecznie mijać się z pojazdami, które jadą z przeciwka.